Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pstryczek, 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 pstryczek. Hejka, cześć i siemanko wam wszystkim ludzie. Z tej strony oczywiście Róża 89 DPK.pl. Witajcie w kolejnym odcinku z Harry Potter i więzień Azkaban. Gameplay po polsku. Dobra, jeśli spodobacie, to oczywiście subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie pod filmem. Łapkujcie pod filmem, dobra. Skaczemy tam, gwiazdkę. Pieruńska się znajduje. Jestem genialna! Zaskoczono gwiazd. Dobra, mam gwiazdkę, mamy 6 gwiazdek. Brakuje tylko ile? 4 gwiazdki. Dużo czy mało? Bierze najwięcej fasolek, wszystkich smaków Betty'ego Bota, dniowych paszczecików oraz kociołkowych piegusków. Dobra, dzięki. Za szybki loading jak cholero. O, pięknie deportuje, patrz. Drzwi się zamknęły, co? Już to gwiazdkę zapalało. Ha! O, to następna wieś. Rictusem, Rictusemka! Rictusem, Rictusem, Rictusemka! 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 No cholera pie... Rictusemka! Rictusemka! O jest jeszcze jeden. O, tam jest gwiazdka. Carpere Factum! Krótko żyjący, jak na standardy nieumarłych, wiktoriański wampir, który atakował londyńskie kobiety w latach 80. XIX wieku.
Został aresztowany i stracony przez specjalne oddziały Departamentu Regulacji i Kontroli Magicznych Stworzeń. Lady Carmilla Sanguina, 1561-1757. Kąpała się we krwi swoich ofiar, aby zachować młodość i urodę. Sir Herbert Verney, 1858-1889. Krótko żyjący, jak na standardy nieumarłych, wiktoriański wampir, który atakował londyńskie kobiety w latach 80. XIX wieku. Został aresztowany i stracony przez specjalny oddział Departamentu Regulacji i Kontroli Magicznych Stworzeń. O, no ciekawe. Wow. Aha. Tu jeszcze coś jest. Fulbert Bojaźliwy. 1014-1097. Znany z wielkiego tchórzostwa. Ze strachu nigdy nie opuszczał swego domu. Zginął pod jego gruzami, gdy dach zarwał się od rykoszetu czaru obronnego. Aha. A to co jeszcze jest? Dobra, super. Czytaj, pa. Dobra, czyta jeszcze jakiś pan ciekawy. Aha, dobra, lektor czyta nam karty. Wow. Mam cię karto. Jesteś moja. Moja, moja. Jak tu wrócić, tylko żeby się nie załapał? A to już iść tam, nie? Carpe retractum! Carpe retractum!
Karpę reszaktu! Rictus Sembra! Rictus Sembra! The Pulso! The Pulso! Czyta nieźle koleś, dobra, dobra, okej. Okay. Teraz co? Przechodzę już. To będzie zakończenie. Carpe retractum! Gratulacje, Ron. Niestety nie znalazłeś wszystkich 10 tarcz. Musisz mieć wszystkie, żeby wejść do komnaty fasolek. Przyjdź, kiedy zechcesz, aby spróbować jeszcze raz. To było niesamowite! Gdzie jesteśmy? Tymi drzwiami dotrzemy do komnat zadań, które już ukończyliśmy. Możesz jeszcze raz przystąpić do zadania Carpe Retractum, jeśli chcesz, Ron. Możemy też iść pomyszkować. Prowadź, Ron. The Pulso! Czy chcesz wykonać ponownie zadanie Carpe Retractum, Ron? Pomyszkować. Jak to powiedzieliście? Pomyszkować. Dobry tekst. Właśnie porobić jakieś, nie wiem, zadania jeszcze, coś tam. W tej gierce Harry Potterek jeździ na skarpach. Patrzcie, chyba trafiliśmy do bocznej komnaty. Słyszałam o tym pomieszczeniu. Za portretami są skróty do poszczególnych pięter. Ciekawe, jak można zdobyć hasła. Harry Potter, właśnie ciebie szukałem. Cześć, Fred, a gdzie George? Na górze, pilnuje sklepiku. Wcześniejszy prezent gwiazdkowy, Harry. Mapa Huncwotów. Pomoże ci w poruszaniu się po Hogwarcie. Rety! Dzięki, Fred! Żeby wyświetlić mapę, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Tab. Dalej, chodź ze mną na górę. Zaprowadzę cię do sklepu. Hej, Harry! Musisz zajrzeć do sklepu Freda i George'a na 7 piętrze. Mają w tym roku masę świetnych rzeczy. Ale chodź! Na 7 piętrze. Wyglądasz na troszkę bladego, Potter. Znowu zemdlejesz? No, o ty, Fredna! Profesor McGonagall! Profesor Dumbledore! Cieszę się, że czujesz się lepiej, Harry. Dziękuję, profesorze. Pewnie już wiesz. Dementorzy z Azkabanu przybyli do Hogwartu na polecenie Ministerstwa Magii. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się z dala od Hogwartu i dementorów. Ruszcie się! George już czeka w sklepie. Za mną! Chodź tu! Do zobaczenia później. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć profesor McGonagall. Ciekawe, o co chodzi. Lepiej się nie pytaj. Witaj, Harry. Witaj w naszym sklepie. Wow! Patrzcie na te rzeczy! Po prostu podejdź do przedmiotu, który cię interesuje. Powiemy ci, co jest i co ile kosztuje. Mm-hmm.
Przykro mi, Harry. Masz za mało kociołkowych pigusków. A to, Harry, jest naprawdę znakomita czekolada przywracająca energię. Umowa stoi. Ile mam? Absolutnie najlepsza czekolada przywracająca energię. Jasne, kupuję to. Dobra, starczy. O nie, to jest wyjątkowa, super, super specjalna karta kolekcjonerska. Damy ci ją za darmo, jeśli znajdziesz pozostałe karty z zestawu. To niezwykle cenna karta ze sławnymi czarownicami i czarodziejami. Sprzedaję ją z prawdziwą niechęcią. Dobra, biorę to. Pane, czytanie. Gdzie to będzie? Tutaj. Brunhilda z Gorzemur. 1556-1639. Jednooka, garbata wiedźma, która opracowała sposób leczenia smoczego trądu. Dobra, super. Dobra, te kolejne karty też kosztują 100 fasolek, ja cię gminę. Niestety masz za mało dniowych pasztecików, by to kupić. Co teraz możemy sobie iść? Dobra, możemy stąd już iść, nie? Ile mam tych kasy niby? Gdzie to jest? Dobra. To idziemy, nie? Wpadaj, kiedy chcesz, Harry! Pamiętaj, Harry, że potem mamy spotkać się z Hermioną na lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami. O nie! I Rytek! Biedactwa, tękala i mundrala! O, no, ha! Nie znają haseł i nie mogą korzystać ze...